Witam serdecznie. Nazywam się Jarosław Meleszko. Jestem członkiem Stowarzyszenia Rotary Klub Biała Podlaska. Obecnie pełnię funkcję prezydenta klubu w kadencji 2020-2021. Działania naszego klubu Rotary skupiają się przede wszystkim na pracy na rzecz lokalnej społeczności. Stałe wsparcie otrzymali od nas m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu, Stowarzyszenie Wspólny Świat, Świetlice Środowiskowe Dziupla i Promień oraz osoby indywidualne. Na pewno wszyscy znacie organizowany przez nas wyścig kaczek na rzece Krznie. Dziś zapraszam serdecznie wszystkich do udziału w naszej cyklicznej konferencji. Ze względu na sytuację, tegoroczne epidemiczne 14. Centrum Dialogu Rotary będzie miało formę filmową, zamieszczoną w internecie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za realizację nagrań w firmie MM Projekt, Małgorzata Mieńko i Mariusz Maksymiuk, wydawcy serwisu Radia Biper. Janusz Matusiak, Rotary Klub Biała Podlaska. Pozostajemy nadal na terenie zespołu zamkowego Radziwiłłów Białej Podlaskiej. Za moimi plecami najstarszy kościół Białej Podlaskiej Świętej Anny, a także najstarsze liceum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, będące niegdyś filią Akademii Krakowskiej. Natomiast wracając do naszego Centrum Dialogu, zaprosiliśmy w tym roku do współpracy osoby znamienite, mianowicie profesora Wawrzyńca Konarskiego, znanego politologa, naszego dobrego ducha, rektora Akademii Finansów i Biznesu w Istula, profesora Mariana Nogę, rotarianina, znanego ekonomistę, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, świetnego aktora Teatru Rampa w Warszawie, rotarianina Roberta Tondere, Waldemara Malickiego, pianistę, satyryka, również rotarianina oraz znanego wszystkim Jurka Owsiaka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcemy popatrzeć, jak nasze życie w czasach epidemii, w czasach niepewności uległo zmianie w różnych aspektach i co może nam przynieść w przyszłości. Czy lęk, który nam towarzyszy i obawa o przyszłość są zasadne czy niezasadne? Poszukajcie Państwo odpowiedzi w tych wystąpieniach. Natomiast jedno jest pewne, kultura jest nam zawsze potrzebna i w tym trudnym czasie, i po to, żeby z tego trudnego czasu wyjść. Zapraszamy serdecznie.